Buenos dias, witam wszystkich na plaży w Meksyku. Mamy godzinę 7:40, 7 godzin różnicy czasowej do Polski, czyli w Polsce 14:40. Wracamy, byliśmy na joggingu w kierunku miasteczka Playa del Carmen. W tej chwili wracamy do hotelu Rio Palace Mexico. Przeszliśmy część willową, w poprzednim materiale te wszystkie wille Państwu pokazywaliśmy. I teraz kończy się część willowa, ostatnia willa po prawej stronie i wchodzimy w część hotelową. I tutaj zaczynamy. Pierwszym hotelem jest Playa Car Allegro, cokolwiek to znaczy, tak wygląda jego nazwa. Poruszamy się w kierunku naszego hotelu. Widzimy, że panowie do worków sprzątają wodorosty, żeby ta plaża była czystsza, żeby turyści, którzy przyjdą na plażę i chcieli wejść do wody, mieli jakieś możliwości, a nie, jak to pokazywaliśmy Państwu w części willowej, takie wielkie wałki dosłownie tych wodorostów, że nie ma jak przejść na tym, potem to wszystko gnije, potem pojawiają się muchy i nie jest przyjemnie. Czyli mamy Playa Car Allegro i zaraz obok pierwszy hotel z sieci Rio Palace Riviera Maya. Tak jak wcześniej wspominałem, na Yucatanie, na okręgu Playa Car mamy mamy dwa hotele z serii Rio Palace. Jest to Rio Palace Riviera Maya i Rio Palace Mexico. O, widzą Państwo, jak te glony są wrzucane do worków i sprzątane, żeby turyści mieli fajną plażę. Tutaj Pan grabi na jedno miejsce. Wszystkie hotele sieci Rio są po kolei rano od 6 sprzątane. Te plaże, tutaj mamy już sieć Rio, czyli Rio Palace Riviera Maya. To jest hotel, który odwiedziliśmy wczoraj w drodze do Playa del Carmen. Weszliśmy do niego do środka, pokazywaliśmy Państwu recepcję. Buenos dias! Pokazywaliśmy Państwu recepcję, tam się chwilę zatrzymaliśmy, żeby wypić mojito i szliśmy dalej w drogę. Rio Palace Riviera Maya. Piękna, szeroka plaża. Piasek przejechany ratrakiem. Zebrane wszystkie nieczystości. Tak jak zauważyłem, chyba oni czyszczą od jednej strony do drugiej, czyli najpierw jest czyszczony Yucatan, potem Rio Mexico Palace. I potem jest czyszczony Rio Playa Car i na samym końcu Rio Riviera Maya. Tak naprawdę turyści, czyli my, trafiamy na plażę około godziny 9, 10. Wiadomo, musimy jeszcze udać się na śniadanie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na nasz kanał Rafał Travel. Tam znajdą Państwo również film ze śniadania, który nagrywaliśmy w restauracji Don Julian. I cały czas to jest hotel Rio Palace Riviera Maya. Podążamy dalej w kierunku Rio Palace Mexico. Panowie grabią cały czas te wodorosty. Choć w wodzie też ich jest troszeczkę. Warto dodać, że tutaj, jeśli mijamy turystę, w 90% się witamy, mimo że go nie znamy, mimo że nie wiemy, z jakiego jest kraju. Każdy jest uśmiechnięty, każdy przyjechał tutaj wypocząć. Po prawej stronie mamy Rio Palace Riviera Maya, a tutaj Rio Lupita. Proszę Państwa, żeby to nie zmylić, żeby to Państwa nie zmyliło, bo hotel Rio Lupita nie ma bezpośredniego dostępu do morza. On znajduje się za drogą, którą wczoraj szliśmy, po lewej stronie, nawet troszeczkę głębiej niż Rio Tequila. I tutaj jest, on posiada swoją plażę. Ludzie z Rio Lupity są przewożeni tutaj autokarem, czy busikiem, czy meleksem i tutaj ma swoją plażę, swój bar, swoje jedzenie i tutaj klienci mogą spędzać swój czas. Dalej niestety mamy coś, czego nie chcielibyśmy oglądać, czyli widmo upadku hotelu.
To był hotel z serii Viva Bündheim, ale nie pamiętam dokładnie jaka nazwa. Hotel niestety się zamknął. Nie znamy przyczyn, domyślamy się, że to niestety pandemia. Przypominam, mamy sierpień, rok 2021. Także wszystkie hotele odczuwają jeszcze brak turystów. No i widzą Państwo złożone leżaki, niewyczyszczona plaża. Wczoraj, nie wiem czy widzieliśmy to, ale mijaliśmy ten hotel, który był zamknięty. Wiem, że na pewno był z serii Viva Bündheim, ale nie pamiętam jaka nazwa. Pełno glonów, pełno wodorostów. Idziemy dalej. Ptaki, wiadomo, też pojawiają się dość licznie, próbują coś gdzieś skupić. Może się przywitamy. Ola! No. Opala się, widać, jest trochę mokry. On się dalej opala. Nie będziemy mu przeszkadzać. Tutaj, wiadomo, transport na kładzie. No, ale już trzek na przyczepce. Chce się trochę pobawić, widzę. Nie. Zawrócić. Wiadomo, że Meksykanie w tej chwili bardzo, bardzo dbają o to, żeby turyści wrócili. Buenos dias. Dbają o to, żeby turyści wrócili, dlatego że tych turystów jeszcze cały czas nie jest tyle, ile powinno być. Oni chcieliby bardzo, żeby tych turystów było więcej, oni żyją z tej turystyki i powiem Państwu, że w hotelu widać to na każdym kroku. Kilka razy podczas posiłków podchodzą, pytają się, czy wszystko ok, czy czegoś jeszcze potrzebujecie. Takie przykłady, idziemy, jest to w osobnym materiale, dostajemy specjalne kartki na ręczniki i idziemy je oddać, jest godzina 18:04 czy 5. Normalnie by powiedzieli, no sorry, my do 18, weźcie ręczniki. W tej chwili jest wszystko dla turysty, wszystko są w stanie zrobić. Naprawdę walczą o to, żeby turysta wrócił do tych hoteli i robią to naprawdę dobrze. Dochodzimy powoli do hotelu Playa Car, hotelu bezpośrednio sąsiadującego z hotelem Viva Bündheim Maya, też bardzo znany hotel, który jest w ofertach naszych tour operatorów. Dużo ludzi spacerujących. Kto z jakiej strony świata przyjechał, to wiadomo, że inaczej śpi, inaczej wstaje. Przesunięcie czasowe dla ludzi przyjeżdżających z Europy jest naprawdę spore. I teraz widzą Państwo, po czym poznać sieci Riu. Za chwilę mamy wodorosty. Wodorosty się kończą, zaczyna się plaża. Jest to plaża hotelu Riu. Wszystko posprzątane, wszystkie siły na pokład, 6 rano. Jeszcze ciemno, jeszcze nie ma wschodu słońca, a oni już działają, żeby klient był zadowolony. Hotel Riu Playa Car to nie jest palas, ale należący do sieci Riu w pierwszej linii brzegowej. Posprzątane. Fajnie to widać, dlatego że za chwilę mamy hotel nie z sieci Riu i tam już nie jest posprzątane, no ale to za chwileczkę Państwu pokażę. No ja nie wyobrażam sobie, żeby na plaży w hotelu, gdzie mieszkają turyści, takie coś leżało. To jest chyba nie do zaakceptowania. Jak tu wejść do wody? No i charakterystyczne już nazwy. Centrum nurkowe, to już jest Riu Playa Car. Gdzie
pięciogwiazdkowy hotel znajdujący się w turystycznej strefie Playa Car. Mamy na razie czerwoną flagę, ale proszę spojrzeć, wszystko wysprzątane, ratrakie przejechane, jacyś turyści już się pojawili na plaży. No i to wiadomo, że coś tam w wodzie tych wodorostków jeszcze będzie. No temperatura wody to jest na pewno coś, czego brakuje naszemu Bałtykowi, o tak to powiem. Riu, Playa Car. To nie jest już zabudowa w stylu takim pałacowym, jak to jest w Riu Palace Mexico i w Riu Palace Riviera Maya. Już te nazwy troszeczkę mi się kręcą. Że wzięli się za sprzątanie Viva Windham Maya. Też już jedzie ratrak, też już jedzie maszyna. No ma to ogromne znaczenie, stan tej plaży. My też przed wyjazdem śledziliśmy, są kamery na żywo, które znajdziecie Państwo w internecie. Kamery na żywo na plażę na Półwyspie Yucatan, właśnie tutaj na Jakarze. No i muszę przyznać, że kiedy oglądaliśmy to 2 miesiące temu, no to ta plaża była naprawdę bardzo, bardzo ciemna. Tych wodorostów było tyle, że nie byli tego w stanie posprzątać. Tutaj Viva Windham Maya. To jest hotel już graniczący bezpośrednio z hotelem Riu Palace Mexico. Wybieramy się też na wycieczkę do Riu Yucatana, żeby odświeżyć sobie. Tam, gdzie kiedyś byliśmy, też Państwu nagramy z tego materiał. Może uda nam się złapać na kamerę jakieś małpy. O, tutaj bywa Windham Maya. Ludzie odpoczywają. Tak jak mówiłem, ten hotel też jest szeroko reklamowany, zarówno w Rainbow, jak i w TUI. Troszkę blisko do tej wody, ale też bardzo solidny hotel. I tam, gdzie jest ten biały namiot, to jest już Riu Palace Mexico. Tam, gdzie zakończymy nasz spacer. Przeprowadziliśmy Państwa dzisiaj przez część willową oraz przez część hotelową. Szliśmy wzdłuż wybrzeża, wzdłuż plaży od hotelu Riu Palace Mexico do prawie że do samego Playa del Carmen. Część willowa jest w poprzednim materiale Państwu pokazana. Teraz część hotelowa i już jesteśmy na plaży Riu Palace Mexico. Spore fale. Widać po tej łódce. Proszę zobaczyć, jak ratrak. Aeracja piachu. Wertykulator prawy. Nawróci na granicy hoteli. Oto Państwo wybierają się na przejażdżkę, może na połowy, może jadą na Cozumel. Chciałem Państwu pokazać Cozumel, ale dzisiaj znowu słabo go widać. No ale przy tych falach jest naprawdę nieźle. Hola, buenos días. Nie jest łatwo do takiej łódki, to widzimy z Playa del Carmen łódka.
zacumował kawałek dalej, no ale ta fala. Wczoraj mieliśmy przypadek na plaży, kiedy skuter wodny zakopał się w piachu też poprzez falę. Okej, proszę Państwa, i na tym chciałbym zakończyć. Jesteśmy już na plaży Rio Palace Mexico. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, na Rapo Travel. I co, do zobaczenia przy następnych programach. Pozdrawiam wszystkich.